gorąco w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wszystko super, teraz zadamy pytania. W środę rząd przedstawił wybrany wariant dla linii kolejowej Katowice-Ostrawa, która ma prowadzić do centralnego portu komunikacyjnego. Przed urzędem zebrała się grupa protestujących mieszkańców. Wielu z nich jest z Mikołowa, przez który kolej ma przebiegać. Zarzucają rządzącym, że nikt nie wsłuchał się w ich postulaty. Nie pozwolimy na to! Były spotkania, było kilka spotkań, ale spotkania były z osobami, które dostały zlecenie na wykonanie jakiegoś projektu, którejś tam linii, prawda? One, jeżeli pokazywało im się, że można to zrobić inaczej, mówi, my tu nie decydujemy. To decyduje właśnie pan Chorała lub politycy. Więc my robimy to, co nam zostało zlecone. Więc takie spotkania to by pro forma, bez sensu, niepotrzebne zupełnie. To jest inwestycja przeskalowana, szkodliwa gospodarczo, społecznie, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska naturalnego. Nie ma żadnego wariantu, który byłby racjonalny i sensowny. PiS zrobił sobie bożka z CPK, za chwilę będą się do CPK modlić, to jest jakiś rodzaj fetyszu, a tak generalnie to jest trochę taka megalomańska po prostu inwestycja, która, no jeżeli chodzi o Śląsk, to bardzo niewiele przynosi wartości dodanej. Wariant, który został wybrany, zakłada budowę nowych stacji, m.in. w Żorach Północnych czy Mszanie. Linia ma przebiegać m.in. przez Świerklany, Rybnik, Palowice, Orzesze, a także Mikołów. W tym ostatnim mieście ma biec wzdłuż istniejącej linii Katowice-Rybnik. Dalej powiem, że są dwie wersje, tak? Jeżeli PiS na jesień przegra, to mamy nadzieję, że to całkiem inaczej się potoczy, a może nawet tego CPK czy tej linii kolejowej nie będzie. Jeżeli PiS wygra, to widać, że ten walec tej idei i pomysłu pójdzie dalej. Dziś minister Chorała przekonywał, że projekt linii pozwoli znacząco skrócić czas kolejowych podróży po Polsce. Dla przykładu trasa z Katowic do Ostrawy byłaby pokonywana w 40 minut. Teraz jest to nawet 150 minut. Wariant, który został wybrany jako wariant inwestorski, jest to ten wariant, który przewiduje najmniej wywłaszczeń, najmniej wyburzeń, najmniej konfliktów przestrzennych w terenie. W przeciwieństwie do polityków opozycji, wojewoda śląski przekonuje, że tory do CPK przyniosą regionowi same korzyści. W ramach nie tylko tej inwestycji, ale programu dla Śląska to są ogromne środki na rozwój i dające niebywałą szansę dla mieszkańców, ale również dla całego naszego regionu, abyśmy stawali się coraz sprawniejszym oknem na świat. Wybór wariantu inwestorskiego wzbudził spore emocje. W środę na rządowej konferencji zabrakło wielu burmistrzów miast, przez które linia ma przebiegać, a także władz województwa śląskiego. Nie dlatego, że nie chcieli przyjść, po prostu nie zostali wpuszczeni na spotkanie. Teraz za zamkniętymi drzwiami chcecie zamknąć mieszkańców. Myśmy powołali zespół do spraw CPK. Ten zespół działa, zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców, zaprosiliśmy wszystkie strony zainteresowane. My z mieszkańcami rozmawiamy, też zaraz po tej konferencji wyjdziemy znowu do mieszkańców. Obiecamy, że będziemy ich wspierać, ale żebyśmy ich mogli wspierać, to musimy mieć wiedzę. Na ten moment tej wiedzy nie mamy, nawet jaki wariant został wybrany. Wybrany wariant zakłada wyburzenie kilkuset domów mieszkalnych. W Parku Śląskim widać nie tylko znaki wiosny, ale również znaki ostrzegawcze dla gości. Podczas spaceru można się przyglądać nie tylko budzącej się do życia przyrodzie, ale również pracom budowlanym, które trwają w kilku miejscach. Niedawno spuszczono wodę z ogrodzonego od jakiegoś czasu kanału regatowego, a wkrótce rozpocznie się jego odmulanie. Rozbiórki będą wieloma etapami realizowane. W krótkich odcinkach, tak żeby tylko przygotować front robót na ułożenie kolejnych konstrukcji już tych oporowych. Nie będzie to robione tak, jak pierwotnie może i było zakładane, żeby wszystko rozebrać, gruz złożyć, zutylizować i potem sobie na spokojnie dopiero wykonywać prefabrykaty, układać te prefabrykaty. Tutaj no niestety trzeba będzie robić to odcinkami, bo nie możemy doprowadzić do tego, żeby grunt, który tutaj się znajduje w podłożu, został uwodniony. Dlatego kanał będzie się zmieniał krok po kroku. Już widać pierwsze prace na mostkach prowadzących na wyspę, które zostaną zachowane. Ta inwestycja potrwa do jesieni, a drugi jej etap, czyli remont nabrzeży, rozpocznie się w przyszłym roku. Za rok goście Parku Śląskiego mają już też przejechać się Elką nad Śląskim Zoo. Prace widać po obu stronach nowego odcinka kolejki. Aktualnie prowadzimy prace równocześnie na stacji Wesołe Miasteczko oraz na planetarium.
Trwają prace żelbetowe, instalacyjne. Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy montaż konstrukcji stalowej na stacji Wesołe Miasteczko. Ten nowy, stary odcinek Elki będzie miał prawie 2 km długości. Już w czerwcu będzie widać, jak wysoko zawieszone zostaną krzesełka i gondolki, bo pojawią się słupy. Poza tym powoli rozpoczyna się też budowa kąpieliska Fala, tuż obok kanału regatowego. Obie inwestycje znajdują się ściśle w centrum parku, co niestety wiąże się z utrudnieniami dla turystów i dla gości tutaj przechadzających się po parku. Jeżeli chodzi o sam dojazd pojazdów technicznych na teren budowy, to ruch został w taki sposób przewidziany, że odbywa się od ulicy Złotej do placu budowy, czyli całą aleją Ziętka. Na razie wielkie inwestycje będą powodować spore utrudnienia. Goście parku najszybciej ocenią je w przyszłym roku. Do tego czasu podczas spaceru będzie można się poczuć jak na placu budowy. Koleje Śląskie po raz pierwszy od 7 lat kupią nowe pociągi. Ogłoszono przetarg na dostawę maksymalnie 35 nowych składów. Pierwszy nowy pociąg miałby pojawić się w bazie kolei za ponad 3 lata. Dostawy połowa roku 2026 do końca 2027 i tak będą te pojazdy regularnie do nas przybywały. To będą pojazdy czteroczłonowe, które mają w całości zastąpić wysłużone składy N57. Przewoźnik zapewnia, że problemów ze starym taborem nie ma, ale jego czas powoli się kończy. Dlatego 22 pociągi zamówi województwo śląskie, a 3 koleje śląskie. Jeśli w obu przetargach wykorzystane zostanie prawo opcji, to pociągów ma być aż 35. To ma sprawić, że przewoźnik będzie miał dużo większe możliwości. Chcemy zmienić częstotliwość kursowania pociągów. Po pierwsze, żeby ona była regularna. Żebyśmy mieli o stałych godzinach w równych odstępach czasu prawdziwy, tak zachowany pomiędzy odjazdami. Niestety są pewne prace modernizacyjne. Pod koniec dnia, mówiąc kolokwialnie, gdy te prace zostaną zakończone, docenimy to, że się zwiększy przepustowość, że pojazdy będą mogły kursować szybciej, te przejazdy ze stacji do stacji, z dworca na dworzec będą szybsze. Na razie spółka nie podaje, ile może kosztować taki zakup. W przetargu sprzed kilku lat jeden czteroczłonowy ELF kosztował prawie 17 milionów złotych. Po wycofaniu starych składów i dostawie nowych ma łącznie przybyć 15 pociągów. Problem w tym, że na razie pieniędzy na te zakupy nie ma. W warunkach przetargu zapisano możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie zostanie przyznane unijne dofinansowanie na ten cel. W Wiśle rozpoczęło się dziś wydarzenie, podczas którego najlepsi testerzy z całego świata sprawdzają i oceniają nowości z oferty wiodących producentów nart. Po raz pierwszy w historii test odbywa się poza granicami Austrii. Narty podzielone są na grupy, czyli na przykład narty gigantowe, narty All Mountain, narty All Around. Testerzy przychodzą, dostają specjalne karty do testowania i z tymi kartami udają się po swoje narty. Nart nie wolno dotykać, nie wolno podnosić, narty są zamalowane na czarno, tak żeby nie sugerować się, na jakiej marce nart jeździmy. Następnie narciarze przejeżdżają na każdej narcie po jednym razie i oceniają te narty w 5 kategoriach. Pierwsza edycja odbyła się w 2002 roku w Gastein w Austrii. Od tego czasu testerzy spotykają się każdego roku w różnych austriackich ośrodkach narciarskich, żeby sprawdzić ofertę producentów nart na kolejny sezon. Masz jedną rundę dla jednych nart i wtedy musisz zdecydować o ocenie, nie masz drugiej szansy. Dla nart to nie ma znaczenia, czy to śnieg w Austrii, czy w Polsce. Muszą wykonać swoją robotę. Ocena nart jest wynikiem testowania ich przez bardzo liczną i zróżnicowaną grupę ponad 200 osób. Głos każdego z testujących waży tyle samo, niezależnie od umiejętności czy poziomu jazdy. Mimo, że w Beskidach już prawie wiosna, na trasach zjazdowych jest jeszcze sztuczny śnieg. Jak na to, jakie mamy okoliczności pogodowe, naprawdę warunki były niezłe do testowania. No niestety nie jesteśmy w stanie zmienić pogody akurat w tych dniach. Jest bardzo wysoka temperatura dodatnia, więc na pewno ten śnieg nie jest jakiś super twardy, ale był wystarczająco dobry, żeby przeprowadzić testy nart. Testy odbywają się na stoku Skolnity w Wiśle. Wydarzenie ma potrwać do soboty.